Cześć, witam wszystkich w kolejnym materiale na kanale Polish Fitness League. Kolejny wywiad i kolejny gość, moim zdaniem dość wyjątkowy. A dlaczego, to się przekonacie za chwilę, ale może najpierw go przedstawimy. Paweł Sawicki. Siema. Paweł, jeżeli orientujecie się trochę i znacie polską scenę, na pewno kojarzycie jako jednego z czołowych polskich kulturystów wagi ciężkiej, ale tutaj pogadamy troszeczkę o innych rzeczach. Na początku Paweł powie parę zdań o sobie, jak się w ogóle zaczęło, ale dosłownie chwilą takiego wstępu, bo tak naprawdę chcemy się skupić na czymś innym, a mianowicie na sprawie zawodowej, można powiedzieć, tutaj Pawła, ale to za chwilę, więc może najpierw powiesz właśnie tak pokrótce, jak to się u ciebie zaczęło, ale dosłownie dwa, trzy zdania. Dwa, trzy zdania to jest takie troszeczkę, że tak powiem, każdy zaczyna, każdy kiedyś zaczynał i ja akurat zaczynałem tak jak chyba wszyscy. Wywodzę się z mojej piwnicy, mieszkałem kiedyś na wiosce, w sumie dalej mieszkam na wiosce, tylko zmieniłem. Zaczęło się to wszystko dlatego, że zawsze mi imponowały takie sylwetki, że tak powiem, stricte wyrzeźbione, fajnie porobione, dlatego zacząłem przygodę z kulturystyką. I tak wdrążałem to w swoje życie metodą prób i błędów, aż jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i dlatego teraz nagrywamy między innymi ten materiał. Bo gdyby nie kulturystyka, na pewno byśmy pewnie się nie poznali. Tak, to na pewno. Jest to już chociaż jeden plus tego wszystkiego. Ale dobra, przechodzimy teraz do sedna sprawy, mianowicie do sprawy zawodowej. O co chodzi? Chodzi o to, że słuchajcie, Paweł jest żołnierzem zawodowym i to nie takim żołnierzem, jak to większość osób uważa, czyli siedzącym za biurkiem i podpisującym papierki, tylko czynnie działającym. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jesteś już w sumie weteranem, ale nie w kulturystyce, tylko... Czekam na kartę weterana. Tak, czeka na kartę weterana, nie w kulturystyce, tylko właśnie żołnierza. No i brał udział w misjach i teraz przechodzimy właśnie do tego, o co chodzi w tej całej naszej rozmowie, tematu głównego, czyli mianowicie trzymanie michy, bo tak to można określić. O co chodzi? Chodzi o to, że większość z nas, a może nie większość z nas, ale duża część osób, która jakoś tam działa sobie w internecie, bądź stara się działać, chce być fit i tak dalej, hashtag fitness, hashtag fit itp. itd. Większość osób właśnie pokazuje, jak to jest ciężko trzymać miskę, jak to jest ciężko jeść tych pojemników, jak to trzeba sobie to urozmaicać i tak dalej, jak to ciężko jest jeść kurczaka z ryżem. A Paweł jest tutaj osobą, która będąc na misji, jeżdżąc w patrolach, zresztą zaraz o tym dokładniej opowie, była w stanie nie tylko trzymać tą michę, ale co ważniejsze, przygotować tą michę, będąc tysiące kilometrów poza domem, bez dostępu do sklepu, gdzie można sobie iść i to wszystko kupić od razu z dnia na dzień, bez tak naprawdę możliwości przygotowywania tych fintnych potraw 10 innych, więc... Więc tutaj myślę, że jest fajnie. Zakręcanych devolaju. Tak, tak. Więc myślę, nie że było jest... opcji, bo trzeba było jeść śmierdzące mięso. Więc myślę, że jest tutaj odpowiednią osobą do tego, aby pokazać, że tak naprawdę wszystko jest tylko kwestią naszych chęci. Więc lecisz, opowiadaj, jak to było, na jakich misjach byłeś, jak wyglądała właśnie ta twoja praca, jak wyglądała twoja micha w tym okresie, bo to jest myślę temat kluczowy tutaj. Więc tak. W wojsku jestem już 10 lat, jestem żołnierzem zawodowym od 10 lat, jestem już po dwóch misjach akurat w Afganistanie. Mój główny cel ogólnie pójścia do wojska, podpisania zawodowej służby wojskowej opiewał się właśnie tylko głównie na tym, żeby polecieć na misję do Afganistanu. I akurat stało się jak się stało. Mój świat pokierował mnie tak, że akurat wybrałem sobie taki sport, jaki wybrałem, czyli kulturystykę. A kulturystyka w połączeniu z byciem żołnierzem zawodowym, szczególnie w momencie, kiedy żołnierz kontyngent jest przygotowywany na misję, na wyjazd, na misję do Afganistanu, wiąże się z tym, że jest troszeczkę ciężej tym wszystkim. Są poligony, gdzie śpi się w namiotach, gdzie nie ma za bardzo jak korzystać z prądu i trzeba było po prostu sobie jakoś radzić. Dla mnie nie ma czegoś takiego, na przykład jak teraz właśnie jest ta moda fitness na to wszystko. Ja zaczynałem 13 lat temu bodajże, jak zaczynałem ćwiczyć, wszystko to miało w ogóle jakiś inny sens. Każdy wywodził się z piwnicy, na siłownię trzeba było iść wtedy, kiedy miało się pieniądze. I tam się spotykało kolegów, ale tam wszystko było z pasji, dla zajaw, dla wszystkiego, a nie dla fanu, tak jak teraz jest. Teraz wydaje mi się, troszeczkę idzie to w innym kierunku, ale to potem sobie opowiemy.
Co do mojej michy, przygotowań w ogóle na misję, bywało tak, że mieszkałem w namiocie po 4 tygodnie, gdzie nie było prądu, ciągnąłem swój prąd, znaczy był prąd, ale to był taki, że ciężko było sobie z tym poradzić. Na przykład koledzy tam jeździli z dwoma, trzema plecakami na ten okres 5 tygodni, 4 tygodni, a ja miałem troszeczkę większe swoje zaplecze. Brałem 150 metrów kabla, jedzenie przygotowywałem, jak już wszyscy praktycznie spali. Bywało tak, że to mięso śmierdziało. Troszeczkę była to udręka dla kolegów, ale nikt akurat mi tam jakoś tam specjalnie pod górę nie robił. Robiłem posiłki przy świetle z telefonu komórkowego. Do tego brałem zawsze ze sobą parowar. Kroiłem to dosłownie na takiej deseczce malutkiej, takiej miałem z drzewa. Gdzieś tam ją znalazłem, umyłem i udało mi się. I potrafiłem przez 4-5 tygodni potrafiłem naprawdę utrzymać tą michę i nie stanowiło to dla mnie jakiegoś tam problemu, że się nie chce, albo ja dzisiaj w hotelu jestem, a ja byłem w namiocie, gdzie nie było prądu i potrafiłem zrobić te posiłki. Nie chodzi o to. Chodzi o to, kto jak ma wpojone w głowie, kto jaką ma zasadę i czy widzisz w tym cel. Masz cel, no to po prostu dążysz do niego, a jeżeli nie masz tego celu albo szukasz wymówek, to widocznie nie chcesz tego. Kolejna sprawa, już jak byłem na misji, no to tam już troszeczkę warunki były całkiem inne jak w domu, całkiem inne jak w Polsce, całkiem inne jak na poligonie, ale ja zawsze mam tak wpojone, czy lecę na wczasy, czy lecę na wakacje, czy gdziekolwiek wyjeżdżam, zawsze ogarniam sobie w pierwszej kolejności jedzenie. Albo biorę cały swój asortyment. Każdy, kto mnie zna, to wie o tym. Z Polski zabrałem ze sobą parowar. Tam załatwiałem sobie jajka, załatwiałem sobie mięso metodą na Polaka, czyli ty mi dasz to, ja ci dam to. Nie będę mówił, co ja dawałem, na pewno nie tyłkę, na pewno. Na nie, pewno nie dupy, ja to powiem. Bo w Afganistanie jest to akurat modne, że facet z facetem, ale ja nie dawałem. No i wracając do posiłków. Wracając do posiłków, bywało tak, że zawsze miałem przygotowane te posiłki. Mieliśmy na stołówce ogólnie, dobrze ta stołówka prosperowała, bo naprawdę było kilka rodzajów mięs, zawsze można było sobie wziąć to mięso, ale trzeba było jeszcze tam kombinować, żeby tą dietę sobie prowadzić na taki poziom, gdzie można by było naprawdę robić ten progres. Siłownia była, no ale wiadomo, siłownia to nie jest wszystko. Najważniejsze jest jedzenie i ja potrafiłem jeździć na patrole, które trwały, bo jeździłem jako gunner. Jeździłem na patrole, trwało to czasami 3 godziny, czasami 6 godzin, czasami dłużej, ale zawsze miałem przygotowane te posiłki na gunnerce, miałem poustawiane dookoła siebie. Jest nawet filmik na YouTube, gdzie tam jem bodajże, mam cały asortyment na sobie, hełm, karabin, obserwuję przed pole i jem wołowinę z ryżem, także no ja mówię, no to już jest kwestia charakteru. Kto chce, no to po prostu to zrobi, a kto nie, no to będzie szukał wymówek i taki jego progres. Wszyscy są na diecie ogólnie. Teraz to są czasy, że wszyscy są na diecie. Tylko jakie są te diety? Skoro te sylwetki są jakie są. Właśnie, poruszyłeś wcześniej, dużo fajnie poruszyłeś ten temat związany właśnie z tą twoją miską tam, czyli na tych misjach. Ale teraz może przejdziemy do dalszej kwestii, którą też już sam poruszałeś, czyli tego fit świata. Bo ja nie chciałem tego poruszać, ale skoro sam powiedziałeś, że do tego sobie jeszcze przejdziemy, no to może teraz powiedz coś o tym całym fitnessowym boomie, który możemy zaobserwować na co dzień. O tym całym gównoburzu, że tak powiem. Jak ty się do tego odnosisz? No, dla jednych gównoburz, a dla drugich sposób na życie. Więc tak. Nie, ogólnie tak. Tak jak wcześniej wspomniałem, no kiedyś te lata tych osób, które wywodziły się z siłowni, można było, nie wiem, no brać przykład i tak dalej, to wszystko było z pasji, z hobby i tak dalej. Teraz wszystko idzie za modą. Koleżanka trenuje na siłowni, druga nie ma w ogóle na to zajawki, ale ona idzie, wpisuje pasja i tak dalej. To pomijam. Najbardziej mnie denerwuje właśnie to, że ten świat fitnessu idzie w taką branżę, gdzie naprawdę nie powinien iść. Sport jest promowany przez osoby,
które nie mają tak naprawdę ze światem fitnessu nic wspólnego, tylko i wyłącznie przez oglądalność. Mają wysoką oglądalność na social mediach, na Instagramach, na Facebookach i takie osoby reklamują właśnie nasz sport. Jakby nie było, jest to ujma dla zawodników, dla osób, które naprawdę w tym siedzą. Według mnie to jest naprawdę mega, mega kicha, no ale takie czasy. Jeżeli chodzi o kulturystykę i o to, co się teraz dzieje, nie wiem ogólnie o co teraz chodzi. Chodzi o to, co żeśmy poruszali u mnie w domu? Czy... Znaczy ogólnie, jeżeli już poruszamy ten temat, to lecisz po kolei, nie? To po kolei lecąc. Zaczniemy może od tego drapania się między zawodnikami. Ja kiedyś ogólnie miałem inne podejście na temat fitnessu, inne podejście pod kulturystykę. Bardziej się spinałem, bardziej chciałem wszystkiego, byłem głodny tego wszystkiego. Teraz mi się pozmieniało w ogóle w życiu, odkąd mi się córka urodziła. Ja przede wszystkim jestem ojcem, jestem odpowiedzialny za dom, jestem odpowiedzialny za byt mojej rodziny. Kulturystyka jest tak naprawdę dla mnie teraz tylko dodatkiem do życia i wydaje mi się, że kiedy spasowałem i kiedy zrobiłem sobie taką luźną głowę, zaczęło to wszystko iść w tym najlepszym kierunku. Zaczęło wszystko progresować, wszystko zaczęło lepiej wychodzić i nie mam w sobie takiej spiny ogólnie. Dużo większy luz psychiczny, może mi to służy. Ja też ogólnie zawsze taki byłem, że im bardziej się spinałem, tym bardziej mi nic nie wychodziło, a kiedy odwrotnie, kiedy była tego odwrotność, mniej się spinałem, wszystko wychodziło. Także do sedna wracając, w tym świecie fitnessu teraz to jest tak, że afera goni aferę, jeden na drugiego najeżdża, nie idzie to w dobrym kierunku, denerwuje mnie to, że są osoby, które wprowadzają naprawdę takie bagno w ten cały świat fitnessu. Ja ogólnie mam w sobie zasady, które mam, których nie zmienię i nie lubię na przykład słuchania, że ktoś został pokrzywdzony przez sędziowanie na zawodach, że ktoś, że ten jest taki, a ten taki, a ten taki, a nagle z nim rozmawia, dzwoni do niego, z nim rozmawia, a siebie wywyższa i ciągle jest na tej pozycji, że tak powiem, pokrzywdzony. Nie wiem, no jesteśmy facetami, jesteśmy w gronie takiego zaawansowanego fitnessu. Jeżeli każdy kulturysta, który pisze się na to, że pisze się na zawody kulturystyczne, chce tam najeżdżać na decyzje sędziowskie, powinien wiedzieć po prostu o tym, że jest to sport, który zawsze będzie oceniany przez sędziów, przez osoby trzecie. Nasze sylwetki są jakie są i to od sędziów zależy, jakie ogólnie miejsca będziemy mieć. Zawsze tak było w kulturystyce i zawsze tak będzie. Jeżeli ktoś nie akceptuje tego i ktoś się czuje zawsze pokrzywdzony, że werdykt był taki, a ja powinienem być oczko wyżej, a ja przegrałem niesłusznie, bo miałem lepsze plecy, a tutaj miałem lepszą klatkę, kurde, no to trzeba zastanowić się, czy po prostu nie zmienić branży sportowej, pójść w fajterkę na przykład, gdzie będziesz miał ten czas, że tak powiem, wytyczony, albo będziesz miał ten czas na znokautowanie gościa, wtedy nie będzie żadnych spekulacji, czy sędziowie mnie oszukali, czy nie. Kulturystyka jest taka, ma swoje zasady i albo idziesz w kulturystykę i podporządkowujesz się temu wszystkiemu, albo po prostu odpuszczasz i nie marudzisz jak dziewczynka. Nie? A powiedz mi teraz jeszcze, fajnie można przejść do kolejnej kwestii, czyli grodziska. Dla mnie to była mega sprawa, zresztą mam fragment, bo akurat udało mi się to nagrać, kiedy, no nie oszukujmy się, głównej, powiedzmy, głównogwiazdorskiej kategorii, tak, nie takiego sformułowania, wystartowałeś, bo wszyscy generalnie, łącznie z sędziami, bo ja to wiem, już z weryfikacji nawet jak tam mówiłem, wszyscy czekali na ciężko. Przez cały dzień wszyscy czekali na ciężką, nie dlatego, że ta ciężka jest jakaś taka niesamowita, tylko po prostu akurat tak się złożyło, że naprawdę dobre konie były w tym roku na grodzisku w ciężkiej. Tak, i pierwsze miejsce zajął Piotrek Piechowiak, drugi był Emil Kaleński, ty byłeś trzeci, ale do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego motywu właśnie
twojej reakcji odnośnie trzeciego miejsca, bo zazwyczaj można zobaczyć dwie kwestie. Kwestia numer jeden, że stoi trzech, powiedzmy, zawodników, każdy głowa spuszczona i tylko liczy na to, że jego miejsce nie zostanie jeszcze wyczytane. Jak już zostanie, to jest magiczne tąpnięcie nogą albo tam takie dziwne spojrzenie. Widać, że jest nerwiony, ale po sekundzie jest uśmiech, idzie, każdemu tam gratuluje i no i jest wszystko w porządku, nie? Druga opcja jest taka, że jest totalne niedobieżanie i totalne wnerwienie. A ty, trzecia opcja jest taka, że po prostu jesteś wyczytany i wychodzisz, a ty zrobiłeś coś zupełnie innego, ja się z tym jeszcze szczerze mówiąc nie spotkałem, czyli można powiedzieć, że zrobiłeś coś odwrotnie niż powinien zrobić w wojsku, czyli wyszedłeś pod szereg. Tak. Tak? Mianowicie twoje nazwisko jeszcze nie zostało wyczytane, tylko było powiedziane, że miejsce trzecie zajął. I ja wyszedłem. I ty już wyszedłeś, nie? Od razu. Nie musiałem być wyczytywany, nie tak. Musiało być nazwisko wyczytywane. Wiesz co, dlatego, że ja znam swoje miejsce w szyku. Jeżeli na przykład ja uważam, że sędziowanie było bardzo dobre i bardzo się cieszyłem z tego trzeciego miejsca, bo obsada naprawdę była bardzo mocna w tej kategorii super ciężkiej. Piąte miejsce na przykład zajął Michał Krzysztofik, on rok temu wygrał tą ciężką z Rafałem Czerskim, ze mną tam, ja też byłem rok temu trzeci i on był w tym roku piąty. Nie sądziłem przed zawodami na przykład, że jego przejdę, a udało mi się go pokonać. Czwarty był Białecki. Też nie miałbym pretensji, gdybym na przykład był czwarty i okazałoby się, że na przykład z nim przegrałem. Bo też był bardzo dobrze przygotowany i ja wyszedłem dlatego wyszedłem, bo ja po prostu znam swoje miejsce w szyku. Ja wiem, że ja na przykład sylwetkowo i masowo, ja u Emila i na przykład u Piotka nie mam czego szukać. No ja nie przejdę ich, nie ma takiej możliwości. Jeżeli ja bym wygrał z Emilem, to byłby to według mnie absurd. I nie byłoby takiej opcji. Ja patrzę na zdrowo, na rywalizację, na kategorię. Zawsze mam te oko jakoś tak ustawione, że dobrze typuję, czy to są zawody w Polsce, czy to są zawody gdzieś tam indziej. Akurat mam takie oko, że zawsze tam wytypuję tam tą pierwszą czwórkę, tą pierwszą trójkę tam, ale ja wiem po prostu, w jakim momencie przygotowań ja jestem. W jakim momencie jest moja, w jakim momencie i na jakim stadium jest moja sylwetka i ona potrzebuje jeszcze zmian, jeszcze musi dużo, ja jestem wysokim zawodnikiem, Emil jest tak samo wysokim zawodnikiem, bodajże chyba my mamy bardzo podobne te wzrosty. Ile masz? 187. Emil ma chyba 88. No właśnie, no to jest centymetr w tą, ale Emil ma całkiem inną tą budowę, Emil ma inny kościec i według mnie Emila sylwetka na tą chwilę, jego sylwetka mi się w Polsce najbardziej podoba. Według mnie marzenie. Jeszcze przy tym wzroście. Jeszcze przy tym wzroście, przy zachowanej talii, przy zachowanym brzuchu, obręczy barkowej, nogi bardzo ładne. Według mnie Emil jest kompletny. W ogóle gada tam bzdury takie, że plecy ma słabe, ale według mnie nie ma słabych. Cały czas poprawia, walczy z tymi mankamentami, ale według mnie jest kompletny i ja naprawdę wróżę i życzę mu, jako mojemu naprawdę bardzo dobremu koledze, wróżę mu naprawdę świetlaną przyszłość w kulturystyce, bo zasługuje na to, raz, że ma wiedzę, trzecia sprawa, że jest bardzo dobrym, bardzo, bardzo takim otwartym facetem. My tam mamy swoje sprawy, także poruszane. Już nie będę mówił jakie, chyba ty już pewnie wiesz jakie, ale ogólnie wracając do tego trzeciego miejsca, ja po prostu nie mogłem liczyć na coś więcej. Nie mogłem po prostu liczyć. No, trzecie miejsce dla mnie to był bardzo duży sukces, bo ja wiedziałem, że ja Piotka i Emila nie przejdę, nie ma takiej opcji. To nie jest jeszcze ten poziom. To nie jest jeszcze to. A czy ja bym był czwarty, czy ja bym był piąty, ja bym też się zgodził z tym, bo Michał Krzysztofik jest bardzo dobrym zawodnikiem. Białecki wygrał w tym roku debiuty bodajże. Udało mi się z nim wygrać. Udało. No, na następnych zawodach mogę ja przegrać. Mogę ja być piąty czy szósty. Nie wiem. Zobaczymy. Mistrzostwa Polski niedługo. Może się spotkamy. No ale to jest, to mi się właśnie podoba, że masz takie właśnie zdrowe podejście do tego. Jest to twoja pasja, jest to twoja zajawka, ale nie masz takiej właśnie spiny, jak często można się spotkać właśnie, zwłaszcza u tych takich mocnych zawodników i u zawodniczek
też, nawet nie wiem czy... Znaczy wydaje mi się, że w bikini chyba jest bardziej... Zwłaszcza wydaje mi się, że w bikini jest bardziej taka chyba zawiść, nie? Tak, między kobietami. Tak. Kobiety są ogólnie takie bardziej chyba między sobą rywalizujące o tą pozycję i... I wydaje mi się, że faceci bardziej tak na ludzi podchodzą. No właśnie, no i... Tak jak w życiu, tak jak w życiu faceci podchodzą luźniej, to kobiety tak jednak chyba wydaje mi się, że jest tam puzzle cały czas. No i to dość taki porządny. No. Ja sobie nie wyobrażam, żeby któraś zawodniczka, już nie będę mówił o kategoriach, żeby nikogo nie urazić, ale nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek zawodniczka wyszła przed szereg z uśmiechem na ustach i stanęła na trzeciej pozycji, nie? Jestem pierwszy. Tak, pierwszy. Jesteś pierwszy, nawet na zachodzie tego nie widziałem. Na wschodzie zresztą. No. Mam medale nawet dzisiaj, nawet do Kingi mówiłem, że mam puchar z czwartego, z piątego, z trzeciego, z drugiego miejsca. Kurde, nie mam tego pierwszego. Chciałbym kiedyś doczekać tych czasów, gdzie jakąś tam kategorię wygram. Bardzo było blisko tej mundurowej, ale... No i właśnie przechodzimy do tego, czym chciałem w sumie powiedzmy zakończyć. Ostatnia tematyka, jaką chciałem poruszyć dzisiaj, czyli właśnie kolejne wydarzenie, zaraz można powiedzieć, obok tego, że wyszedłeś przez szereg, to był pierwszy raz się wydarzyło, więc można powiedzieć, że jakiś precedens. Tak samo precedensem było to, że pierwszy raz była rozegrana specjalna kategoria dla przedstawicieli służb mundurowych. I co dość istotne, to nie był pomysł samych organizatorów, tylko komendy chyba z Poznania, tak? Z tego co się orientuję. Chyba z Grodziska albo ze Śremu. Tak? Wydaje mi się, że tak. Wydawało, że akurat nie mówił, że z Poznania, ale może... Albo może z Poznania, wiesz co, nie zagłębiałem się. Mniejsza z tym, w każdym razie komenda policji sama się zgłosiła najpierw po to, żeby zrobić oddzielną kategorię dla służb mundurowych. Potem się okazało, że jest za mało policjantów, no i wyszło tak, że wzięto wszystkie służby mundurowe, bo lepiej być tylko dla policji. Mhm. Ale sam fakt, że się odbyła kategoria dla służb mundurowych, którą jak gdyby pomysł wyszedł z góry, nie od organizatora, tylko właśnie od komendy, tak? Czyli no widać, że coś się zmienia, no bo jeżeli byłby nadal obraz kulturysty jako tępego sterydziarza, to raczej wątpię, żeby służby mundurowe chciały się z tym jakoś utożsamiać. Ta. A tutaj jednak to wyglądało trochę inaczej, więc powiedz mi może, co ty sądzisz w ogóle o tym pomyśleć, czy powinno być takich inicjatyw więcej i jak w ogóle podchodzić do tego, że zająłeś tam drugie miejsce, bo drugi byłeś, tak? Tak, drugi byłeś. Wiesz co, bardzo, bardzo mnie ucieszyła w ogóle ta informacja, że była... Znaczy, to też było tak, że to nie było wiadomo chyba od początku, nie? To ja się w ogóle spóźniłem. Znaczy ogólnie to jest tak, że moim największym mankamentem w życiu i moją największą wadą to jest spóźnianie się. Ja zawsze się potrafię spóźnić. I na tą kategorię też się spóźniłem. Ta kategoria w ogóle, ja byłem w hotelu jeszcze. Hotel miałem jakieś 15 km od miejsca zawodów i zadzwoniłem do kolegi zapytać się, jak tam idzie, która kategoria jest, nie wiedziałem, czy się zbierać powoli, czy nie, a kolega mi mówi, że jest kategoria służb mundurowych. Ja mówię, no kurde, no nic nie wiedziałem o tym nawet, nie? No zadzwoniłem do Artura Ślicznego i on mi pyta się mnie, czy chcę wyjść. Ja mówię, no że chcę. I on mówi, masz 30 minut, bo o 14.30 bodajże wychodziła ta kategoria, była przewidziana w ogóle ta kategoria do wyjścia. No i ja wtedy byłem w hotelu i szybko żeśmy się zebrali, pojechaliśmy. Ja mówię, że zawsze na Dodę też zawsze czekają, także u mnie to jest standard, że na mnie ktoś tam czeka. Nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz to się zdarzało. Kolejna sprawa, ja już wszedłem w ogóle, jak jechałem już, to miałem kilka telefonów od Radka Słodkiewicza, od Rafała Tasiemskiego, że wywołują mnie na scenę. A ja byłem dopiero w ogóle w drodze na zawody, nie? Na halę. No i dzięki Arturowi w ogóle została przesunięta. Dzięki Arturowi wyszedłem w tej kategorii, bo przesunęli tą kategorię o bodajże chyba tam jedno wyjście bikini, potem to się znowu przedłużyło. Ja tylko wpadłem, rzuciłem torby, Krystian Wolski jeszcze mnie szybko tam gdzieś poprawił z kolorystyką. Zacząłem się pompować, popiłem sobie troszeczkę tej wody z solą i żeśmy wyszli. Gdzie jak ja wszedłem, to chłopaki już czekali do wyjścia, już normalnie numerki i do wyjścia już było, nie? No, ale wracając do twojego pytania odnośnie tego, czy to jest pozytywne, czy negatywne, że pojawiła się taka kategoria mundurowa.
według mnie negatywna, bardzo negatywna to jest to, że nie ma tego w ogóle, że nie ma tej kategorii w ogóle mundurowej w imprezach kalendarzu normalnie dla startów jesienno-wiosennych. Nie? Według mnie powinna być, wojsko ma bardzo naprawdę dużo, bardzo dużo sportowców, czy to są biegacze, czy to są inne dyscypliny, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, wszędzie są reprezentacje. Kulturystyka wydaje mi się też by bardzo dobrze się sprzedawała. Według mnie powinna być w ogóle wprowadzona ta kategoria służb mundurowych w program, chociaż wiem pewnie, że to nie wejdzie, ale wiem na pewno z pierwszego źródła, że za rok w Grodzisku też będzie ta kategoria służb mundurowych. I jak zdrowie pozwoli, to będę chciał się przygotować też tam na te zawody. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Super by było, gdyby ta kategoria służb mundurowych weszła, bo jednak to by była też jakaś tam dla mnie forma, że tak powiem, reprezentowania mojej jednostki gdzieś tam na zawodach. A tak to no na razie no, trzeba się skupić na tym, co jest i tyle. A powiedz mi jeszcze, tak już na sam koniec, odnośnie właśnie tego drugiego miejsca, że przegrałem jednym punktem z chłopakiem. W kategorii służb mundurowych. W kategorii służb mundurowych przegrałem, miałem tam srebro, kolega miał złoto, on był bodajże z policji. I też dużo osób po zawodach podchodziło do mnie i mówiło, jak to się stało, że on z tobą wygrał, że w pozach tam wygrywałeś. Ale ja na przykład osobiście widziałem w nim dużo lepsze przygotowanie niż ja miałem. On był lepiej docięty, miał lepszą separację na ciele, szczególnie na nogach, gdzie mi tej separacji troszeczkę brakowało, a to nie był mój docelowy start ten Grodzisk, bo ja się szykuję ogólnie docelowo na Mistrzostwa Polski. I to, że on wygrał, to wygrał. No. Był pierwszy, nic by się nie stało, gdybym ja wygrał, nic by się nie stało, że on wygrał. Ja nie mam, nikogo nie obwiniam, wydaje mi się, że sprawiedliwe to było. Jeden punkt to jest taki dyskusyjny, ale to już jest kwestia sędziów. On był pod kątem formy lepiej przygotowany. Ja byłem większy, ale wiesz sam, że w kulturystyce masa nie odgrywa takiej roli jak sylwetka, jak przygotowanie i tak dalej. Zwłaszcza teraz po tych zmianach ostatnich. Tak, coraz mniej się patrzy na gabaryt, a coraz więcej właśnie na te proporcje. Na tą estetykę, wąską talię, tak. Ja też kiedyś mi bardziej imponowały sylwetki takie naładowane, typu typowa ciężka. Takie teraz mi się podobają najbardziej sylwetki Dowalonego klasyka, dokładnie. Classic Physique. Mm-hmm. Wiesz, który może ten na Olimpii, co drugi był, Chris Bumstead. Mega. To dla mnie jest to najlepsze ciało zawodnika na świecie. Bardziej mi się podoba od zawodników. Jest jeszcze gościu taki, Mariusz Donej. Nie wiem, czy wiesz, który to jest taki gościu, Australijczyk bodajże. Też świetnie wygląda. Jak ktoś chyba, jak Bóg stworzył kulturystykę, ja mówię, to chyba miał na myśli jego, nie? No, pięknie wygląda, proporcje bardzo ładne, ale no, w końcu ruszyło się to w jakimś tam tym lepszym kierunku, że jest pogląd. Jest ocena sylwetki pod kątem właśnie tego przygotowania, tej estetyki sylwetki, żeby to przypominało kulturystykę, a nie żeby to przypominało ciąży kogoś tam, kobiety w ciąży czy no, kobiety w ciąży trochę ciężko, nie? Bo kobieta w ciąży raczej tak doładowana nie jest. Brzuch kobietą w ciąży. O. Brzuch kobiety. Dobra, to wiesz co, jeszcze tylko na koniec powiedz mi tak ogólnikowo, siedzisz w tym wojsku już tyle lat, kulturystyka jest już tyle lat, jak widzisz odbiór twojej osoby jako kulturysty w jednostce, czy twoich podwładnych, czy tam swoich dowódców, jak to ogólnie wygląda ze strony wojska? No bo o służbach mundurowych w tych kategorii już powiedzieliśmy, że coś się zmienia, ale generalnie na przestrzeni lat też możesz coś powiedzieć na ten temat, jak ludzie podchodzą do tego, że ty jesteś kulturystą. Wiesz co, że tak powiem, przez kulturystykę ogólnie wiele rzeczy zaniedbałem, wiele rzeczy podciągnąłem, ogólnie mówię o pracy.
ale nie uważam, że zrobiłem jakiś tam zły błąd, bo jeżeli bym miał zrobić to jeszcze raz, zrobiłbym dokładnie to samo. Dla mnie teraz priorytetem to jest dom, wiadomo, rodzina i tak dalej, ale w pracy, czy ja jestem odbierany negatywnie czy pozytywnie pod kątem kulturystyki, w wojsku jest taka zasada. Kurde, jakby to powiedzieć, żeby dobrze było, żeby nikogo nie zabolało, nie? Mów, żeby zabolało. Tutaj zazwyczaj kogoś boli. Zazwyczaj kogoś boli. Nie, ogólnie jest tak, że po prostu nikt nie będzie patrzył na to w wojsku, czy ty masz zawody, czy ty jesteś na diecie, czy ty masz zjeść posiłek i tak dalej. Ty masz po prostu cisnąć. Masz zrobić swoje, a to czy zjesz, czy nie, to kogo to interesuje, nie? Są przełożeni, którzy bardzo akceptują to, są przełożeni, którym to przeszkadza. Ogólnie jest tak, że no jestem pozytywnie odbierany na jednostce i tam chłopaki mi mówią, że kurde, no, że jakiś tam szacunek i tak dalej. Wiem, że tam w jakiś sposób mam wsparcie w niektórych i kibicują mi, ale w wojsku jest tak, że masz zapierdzielać, nie? Nikt się ciebie nie będzie pytał, czy ty masz zawody, czy ty masz do zjedzenia posiłek. Ty masz zapierdzielać, nie? A tym bardziej, że jeżeli jesteś w jednostce, która jest jednostką pierwszoliniową, wymagane jest od dowódców, tak samo no, dowódca będzie rozliczany za pracę twoją. Jeżeli ty zawalisz, to dowódca dostanie po dupie, nie? No, i trzeba to pogodzić. Po prostu ja już przestałem marudzić. Kiedyś marudziłem więcej, teraz już przestałem marudzić, teraz już przegryzłem się z tym. I po prostu staram się pogodzić pracę w wojsku z kulturystyką. Udaje mi się to, nie uważam, że to jakiś, wiesz, że to jakiś nie wiadomo mega jaki wyczyn. Wszystko da rady pogodzić. No, jest czas na zjedzenie, jest czas na zrobienie roboty i tyle. No, na zawody akurat też sobie tam ogarniam wolne jakieś, zaległe gdzieś tam sobie nazbieram dni wolne i po prostu jadę. Ale robotę trzeba robić. Jeszcze mi zostało, nie wiem czy dorobię do emerytury, 5 lat mi jeszcze zostało. Mam nadzieję, że dorobię, chociaż zobaczymy, różnie u mnie to się zmienia dzisiaj w kalejdoskopie. Nie wiem co będę robił za... Nie wiem co będę robił pojutrze, a co dopiero kurwa za 5 lat. Zrób sobie co jeszcze jutro. Śmigo z nim. Nie, pojutrze. Do niedziela. Jutro, no. A ty faktycznie, no. Rezurekcja, rano. I aerobyk. No, to i wszystko. No. Dobra, to ode mnie w sumie praktycznie wszystko. Ja tylko powiem na koniec, zanim oddam Pawłowi głos, że chciałem się tu dzisiaj z nim spotkać właśnie po to, żeby pokazać, że to zdanie, że jeżeli szukamy wymówek, to zawsze je znajdziemy, a jeżeli szukamy rozwiązań, to też zawsze je znajdziemy, jest tak naprawdę w 100% prawdziwe. No a Paweł jest moim zdaniem doskonałym przykładem tego, że skoro jest w stanie pogodzić wojsko z kulturystyką, miskę z służbą na misji w Afganistanie i bycie ojcem na przykład i jednocześnie właśnie zawodnikiem, no to jaki problem ma 99,9% osób, które siedzą w tym sporcie, bo moim zdaniem większość tych problemów, no to mamy chyba tylko przez to. Dokładnie. Wiesz co, ja mam ogólnie jeszcze tak naprawdę no głowa. Jeżeli głowa ci nie pracuje, to ci nie będzie nic pracować, a za głowę odpowiedzialny nie jesteś do końca ty sam, bo są jeszcze osoby w twoim obrębie, które jeżeli ktoś cię będzie naciskał na tą głowę za każdym razem, to w końcu ta głowa zwariuje i wysiądziesz. Ja akurat mam tak, że mam dla kogo to robić. Robię to dla siebie głównie, ale robię to też dla rodziny. Rodzina mnie wspiera, w nich mam największe oparcie, w mojej kobiecie. Ona zawsze wierzy we mnie i jestem jej naprawdę bardzo wdzięczny, bo trafiłem tak, że trafiłem na kobietę, która akceptuje tą kulturystykę. Musiałem ją wprowadzić troszeczkę w ten świat, bo to jest naprawdę... Sam wiesz, jaki to jest świat. To jest ciężki świat. Szczególnie przygotowanie do zawodu. Człowiek jest nerwowy, wyrywny, czasami powie coś za dużo, ale ogólnie trafiłem tak, że ja bym w swoim życiu tam no, nie chciał żadnych zmian i raczej bym się tego wystrzegał, żeby gdzieś tam pogorszyć sobie, bo naprawdę mam bardzo dobrze pod kątem przygotowań do zawodów. Ja jestem spokojny.
jest ogarnięte w domu, jest ogarnięte, znaczy nie mówię, że pod kątem sprzątania, jest ogarnięte ogólnie w domu, to co wchodzi w skład, w synonimy domu, jest ogarnięte przy córce, ja też staram się być wzorem ojca, praca, dopiero potem zawody, a formę ja i tak zrobię. Dobra. Jeszcze o mnie usłyszycie. Jeszcze o mnie usłyszycie. Jak to wykmarzę. Tak. Dobra, no to ode mnie wszystko, nie wiem, czy coś jeszcze dodać, czy wszystko odpowiedziałeś. Co, idziemy na trening, spompować jakoś plecy. Tak, i teraz. I co, i potem wracamy do mnie, jemy posiłek, jesteśmy na siłowni, na której zazwyczaj trenuję, Fitness World Świdnicy. Ktoś, kto jeszcze tutaj nie był, a jest w tym obrębie, a ogląda kanał Polish Fitness Freak, co, do czego namawiam, bo jest naprawdę z jajem i bardzo fajnie się to ogląda. Wszystkie pytania są takie, jakie powinny być. Nie ma żadnego jakiegoś tam hejtu na kogoś i nie ma jakiejś tam gówno burzy. Jest po prostu tak, jest po prostu tak wszystko dobierane, tak jak ma być. Także lecimy z tematem. 3 tygodnie do Mistrzostw Polski, trzymajcie kciuki. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja nie odpuszczę i tyle. No. Pijemy przetreningówkę i idziemy. Dzięki wielkie za rozmowę i za odwiedziny. Dzięki. No to go.